debaty mamy i taty. Witam Państwa serdecznie w programie Debaty mamy i taty. Ja nazywam się Zofia Rogala i dzisiaj o kryzysie dzieci i młodzieży będę rozmawiać z doświadczonym terapeutą uzależnień, logoterapeutą i dyrektorem Krakowskiego Instytutu Logoterapii, doktorem Romanem Soleckim. Witam serdecznie. Panie doktorze, bardzo powszechnie słyszymy teraz w mediach, wszędzie wokoło, również w szkołach, o tym, że dzieci i młodzież są w kryzysie. Czy pan obserwuje to w swoim gabinecie? Tak, obserwuję, dlatego że coraz więcej młodych ludzi zgłasza się z prośbą o pomoc do specjalistów, do psychologów, do psychoterapeutów, do psychiatrów. Kolejki się wydłużają, są wielomiesięczne, coraz więcej też nauczycieli podczas różnych warsztatów, spotkań, konferencji zgłasza też problemy swoich uczniów. Ostatnio nawet taka znajoma opowiadała, że u niej w klasie na 26 osób około 19 zgłaszało, że już korzystało z jakichś form wsparcia psychologicznego czy psychiatrycznego, więc można powiedzieć tylko 7 uczniów nie. Więc te dane nam pokazują, że faktycznie kondycja psychiczna młodzieży po pandemii, po wybuchu wojny, która może być związana też z takim ogólnym niepokojem, ale też z brakiem jakichś głębszych wartości, celów życia. Coraz więcej młodych ludzi też zgłasza takie poczucie dominującej pustki, niechęci, zniechęcenia, ale też wskaźniki prób samobójczych pokazują, że z roku na rok coraz więcej tych prób jest też w Polsce. Niestety coraz więcej jest udanych. Tak więc faktycznie kondycja psychiczna dzieci i młodzieży jest w jakimś kryzysie, który staramy się badać, diagnozować i na który staramy się odpowiadać, choć ta sytuacja nas zaskoczyła, więc mamy świadomość tego, że też nie mamy wystarczającej liczby specjalistów, którzy są w stanie na ten kryzys adekwatnie odpowiadać. Właśnie zaznaczył pan to, że sytuacja zaskoczyła nas jako społeczeństwo, ale też często zaskakuje rodziców. Wydaje się, że dziecko jest zupełnie normalne, dobrze sobie radzi i potem nagle coś się dzieje, nagle wpada w kryzys, depresję, pojawiają się jakieś objawy. Jak to rozpoznać? Czy to faktycznie jest tak, że tego nie widać, aż stanie się coś złego? Mhm. Czy możemy być jakoś czujni? Myślę, że rodzice znają najlepiej swoje dzieci i wydaje mi się, że są w stanie rozpoznać już takie pierwsze symptomy jakiegoś niepokojącego zjawiska. Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, to czy na przykład dawne pasje, czy rzeczy, które dziecko codziennie podejmowało i które były dla niego, można powiedzieć, czymś takim normalnym, czy jakieś spotkania na przykład ze znajomymi, wychodzenie na jakieś zajęcia sportowe, czy zajęcia pozalekcyjne, nagle przestaje jakby się angażować w te rzeczy, ale nie dlatego, że ma gorszy dzień, nie wiem, boli go głowa albo jest zmęczone, ale zaczyna stwierdzać, że to nie ma sensu, że to nie przynosi żadnej wartości. To są jakby takie niepokojące objawy, nie? Że dziecko oczywiście rano też nie chce wstawać na przykład z łóżka. To się bardzo często zdarza. Nie chce chodzić do szkoły. Staje się to normą. Jest to przewlekłe. Boi się na przykład też środowiska szkolnego, bo coś tam takiego się dzieje, co może być dla niego w jakiś sposób stresujące. Czasami mogą to być takie sytuacje, gdzie jakieś konflikty z rówieśnikami, gdzie jakieś sytuacje właśnie traumatyczne, na przykład, nie wiem, wyśmianie przed całą klasą, może być dla dziecka, zwłaszcza właśnie dorastającego, taką sytuacją, która potem powoduje jakiś uraz i niechęć na przykład, żeby się konfrontować z rówieśnikami, żeby wrócić do szkoły. Więc na pewno na to warto zwrócić uwagę, ale też objawy somatyczne są ważne, bo może się okazać, że dziecko somatyzuje niektóre napięcia i problemy. Co to znaczy? Czyli, że zaczyna doświadczać w ciele na przykład jakiegoś bólu, czy mięśni, czy głowy, czy brzucha, który nie ma widocznej przyczyny. Nie? Czyli nie jest tak, że to jest jednorazowe i zdarza się rzadko, ale coraz częściej dziecko zaczyna na przykład nam mówić o jakichś dolegliwościach. I tutaj może nam się też zapalić żółta lampka, że może dziać się coś takiego w jego emocjach, co prowadzi nawet właśnie do takich objawów fizycznych. Więc to są jakieś takie pierwsze niepokojące symptomy, które możemy zauważyć, nie? Czyli zarówno po stronie nastroju dziecka,
po stronie jego zaangażowania, wykonywanych zadań, po stronie jego właśnie też takich objawów fizycznych, ale też dezorientacji, braku koncentracji, braku uwagi, permanentnego zmęczenia. To jest coś, na co warto zwrócić uwagę, czemu warto się przyjrzeć, bo mogą to być objawy na przykład depresji albo innych zaburzeń zdrowia psychicznego. A jeśli widzę takie objawy, to co mam zrobić? Jak widzę, to powinnam zareagować. To, co myślę, jest częstym błędem, że z jednej strony albo nie reagujemy zbyt szybko, bo wydaje nam się, że dziecko na przykład samo sobie z tym poradzi, może samo jakoś wyjdzie, może dawne sposoby, które stosowaliśmy, wystarczą, żeby dziecku pomóc. A okazuje się, że badania, które prowadziliśmy, pokazują, że coraz więcej młodych ludzi wskazuje, że w sytuacjach trudnych i kryzysowych albo radzą sobie sami, albo nie radzą sobie i nie proszą nikogo o pomoc. Więc coś takiego się dzieje, że młodzi ludzie mają jakąś obawę i lęk, żeby mówić też otwarcie o swojej bezsilności, o swojej bezradności, o tym, czego doświadczają. Być może się tego wstydzą, być może się tego boją. I zarówno jeżeli chodzi o nauczycieli, jak i o rodziców, może być taka obawa, nie? Jakiś lęk, może przed jakimiś konsekwencjami, więc warto czasami nawet wychodzić z inicjatywą, kiedy widzę, że u mojego dziecka pojawiają się, czy u ucznia pojawiają się właśnie jakieś takie niepokojące mnie objawy. Zawsze lepiej sprawdzić, zawsze lepiej dopytać, niż po prostu ominąć taką sytuację, bo tak jak mówię, nie wiemy, co się dzieje w środku, nie wiemy, co przeżywa dziecko, a na zewnątrz może pokazywać, że wszystko jest okej i ze wszystkim sobie świetnie radzi. Ja przyznam, że mi się zdarzyła taka sytuacja, może nie w szkole, ale na studiach, gdzieś czas obniżonego nastroju, przez jakiś czas nie przychodziłam na zajęcia i jeden z moich prowadzących zajęcia zatrzymał mnie po lekcji, właśnie po ćwiczeniach. Spodziewałam się, że dostanę jakąś reprymendę, że gdzieś tam, gdzie do kolokwium, jeśli nie macie przez parę tygodni, gdzie jest twoje zwolnienie lekarskie. A on się zapytał, czy u mnie wszystko w porządku, bo zauważył, że mnie nie było. I to faktycznie takie proste zaskoczenie bardzo zmieniło gdzieś tą relację, nie? Że takie poczucie zauważenia, że ktoś, kogoś to obchodzi, czy ja jestem, może podnieść. To pewnie nie był czas depresyjny, ale może być jakąś taką radą dla nauczycieli, że to faktycznie zmienia relacje i tak samo dla rodziców, nie? Czasami zaskoczyć, wybić ze schematu. To chyba też jest takie logoterapeutyczne, prawda? Często jest tak, że dla dziecka może to być jakiś sygnał, który wysyła w świat. Czyli przez to chcę pokazać, że z czymś sobie może nie radzę. Może trudno mi jest wprost powiedzieć, z czym mam problemy, ale często właśnie takie zachowanie izolowania się, zwłaszcza od rówieśników, gdzie grupa rówieśnicza dla takiego dorastającego nastolatka jest szalenie ważnym środowiskiem, więc kiedy młody człowiek nie chce się spotkać ze swoimi rówieśnikami, tutaj na pewno powinna się zaświecić lampka ostrzegawcza, że coś jest nie tak, bo to jest naturalne dla jego wieku rozwojowego. Tak więc możemy traktować takie objawy też jako po prostu prośbę o pomoc. Prośbę o zwrócenie uwagi. Trzeba oczywiście to zrobić w sposób umiejętny, czyli zawsze właśnie stworzyć dziecku też takie poczucie bezpieczeństwa i atmosferę, że ono nie będzie właśnie krytykowane, oceniane, że nie szukamy przyczyny jego zachowania po to, żeby wyciągnąć z tego jakieś konsekwencje, ale tak naprawdę właśnie chcemy mu pomóc. A to, na ile dziecko nam mówi szczerze o tym, że potrzebuje pomocy, to wynika z tego, jaką w ogóle budujemy z nim relację. Czy ona jest oparta na lęku, czy ona jest oparta na miłości. To naturalnie przechodzimy do kolejnego pytania o logoprofilaktykę. Proszę wytłumaczyć najpierw nazwę i potem powiedzieć, czym jest logoprofilaktyka, bo z jednej strony boimy się kryzysu, ale z drugiej strony pewnie zawczasu moglibyśmy mu jakoś zapobiec. Logoprofilaktyka to taka nowa koncepcja profilaktyki integralnej, zintegrowanej, opartej właśnie na myśli Wiktora Emila Frankla, czyli wiedeńskiego psychiatry, neurologa, twórcy trzeciej wiedeńskiej metody psychoterapii, jaką jest właśnie logoterapia. I nie jest to samo co logopedia, bo logos po grecku znaczy i słowo, ale też znaczy sens, więc logoterapia, czyli logos i terapeo, oznacza terapię poprzez właśnie wzmacnianie potencjału sensu, pomoc pacjentowi w odkrywaniu sensu życia. I Viktor Frankl tworzy tą metodę jeszcze przed wojną,
II wojną światową, będąc też dyrektorem kliniki suicydalnej dla kobiet w Wiedniu. Potem podczas pobytu w obozach koncentracyjnych i po wojnie udowadnia, że faktycznie ta metoda się sprawdza, zwłaszcza w obliczu różnych kryzysów egzystencjalnych, i zaczyna pomagać swoim pacjentom właśnie po stracie, w różnych traumach, też pacjentom, którzy się uzależniają od różnych substancji, właśnie poprzez metodę, jaką jest logoterapia. Bo można powiedzieć, że te najbardziej dzisiaj powszechne zjawiska zaburzenia zdrowia psychicznego, czyli zachowania suicydalne, autoagresywne, depresja i uzależnienia, mają wspólne źródło, jakim jest właśnie frustracja egzystencjalna i taka pustka egzystencjalna, o której pisał Viktor Frankl. Stąd logoterapia jest przede wszystkim ukierunkowana właśnie na odkrywanie tego sensu życia, a przez to chroni przed tymi właśnie zaburzeniami zdrowia psychicznego. Natomiast logoterapia jest już formą terapii, a logoprofilaktyka ma na celu przeciwdziałanie pustce egzystencjalnej, czyli ma na celu wzmacnianie tego potencjału sensu życia już na etapie rozwoju edukacji, jeszcze zanim nastąpi kryzys. Więc jest taką, można powiedzieć, właśnie metodą profilaktyczną, którą możemy stosować w szkole, na studiach, w ogóle w naszych rodzinach, gdzie staramy się właśnie wzmacniać ten potencjał sensu i chronić przed tą pustką. Co to znaczy? Jakby jak wzmacniać, jak wzmacniacie, bo rozumiem, że pracujecie z kimś w taki sposób, potencjał sensu. To brzmi pięknie, ale troszkę tajemniczo. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest sens życia, nie? Że on nie jest tylko czymś takim górnolotnym i enigmatycznym. Sens życia możemy badać. Na sens życia składają się różne obszary. To jest na przykład to, jakie cele sobie stawiam w życiu. Czy afirmuję swoją codzienność? Jak radzę sobie z kryzysami? Jaką postawę przyjmuję wobec cierpienia? Czy doświadczam momentów, które są dla mnie właśnie sensowne? Czy bilansuję swoje życie i jakie nadaję też znaczenie swojej przeszłości? To wiele obszarów, nad którymi możemy pracować. To są też obszary wartości, bo wartości same w sobie są sensotwórcze. Jeżeli pracujemy z młodym człowiekiem właśnie w tych obszarach, jeżeli też staramy się zobaczyć, czy czasem właśnie ten wymiar noetyczny, o którym Viktor Frankl mówił, czyli nie tylko właśnie nasze ciało i psychika, ale też ten wymiar duchowy, egzystencjalny, który nie zawsze jest związany z religią, ale jest związany po prostu właśnie z tym szukaniem odpowiedzi na te najważniejsze pytania stawiane w życiu, a zwłaszcza pytania o sens. Jeżeli to wzmacniamy, jeżeli pobudzamy młodych ludzi do refleksyjności, jeżeli tworzymy im taką przestrzeń też poszukiwania swoich wartości, bo teraz dużo mówimy o emocjach, staramy się uczyć społeczeństwo tego, jak nazywać, rozpoznawać, wyrażać w sposób konstruktywny swoje różne stany emocjonalne i jak je przeżywać, a mało rozmawiamy o tym, jak na przykład rozpoznawać swoje wartości, jak je nazywać, jak je przeżywać, jak je wyrażać. Emocje są labilne, są zmienne. Nie możemy na naszych emocjach zbudować całego naszego życia, ani pod wpływem emocji podejmować ważnych życiowo decyzji, bo możemy się po prostu pomylić. Jeżeli szukamy czegoś stałego i czegoś fundamentalnego, no to tutaj na myśl przychodzą nam w sposób naturalny wartości, które często w życiu dla nas mogą być taką latarnią sensu, mogą być właśnie czymś, na czym możemy budować, bo jest to coś trwałego i stałego. Więc pytanie, jak możemy właśnie te wartości rozpoznawać, czyli co dla mnie w życiu jest ważne, jak ja mogę to realizować, czy ja mam wpływ, czy nie mam wpływu na to, co mnie w życiu spotyka, jaką mogę postawę przyjąć wobec różnych kryzysów, których doświadczam. I to, co często jest takim, można powiedzieć, błędem, z którym się spotykam w gabinecie, że młodzi ludzie na przykład nazywają siebie błędem swoich rodziców, albo swoich wychowawców, albo swojej przeszłości i czują się tym zdeterminowani, czyli mówią wprost, nie jestem w stanie już siebie zmienić, bo mam diagnozę, mam swoją przeszłość, mam jakieś kryzysy, mam traumy i już do końca życia będę się po prostu z tym borykać. Elizabeth Lucas, która była najlepszą uczennicą Frankla, powiedziała kiedyś takie mocne słowa, że kiedy zabieramy komuś odpowiedzialność za to, co robi, to pozbawiamy go jego dojrzałości. I nawet to, kiedy my młodych ludzi troszkę uczymy tego, że mogą brać odpowiedzialność tak naprawdę za swoją wolność, za swoje decyzje, za konsekwencje, które ich spotykają, kiedy też źle wybierają,
i że nawet jak znajdują się w takim momencie swojego życia, że czują, że ich jakieś marzenia, plany, decyzje są niezrealizowane, źle podjęte, wychowali się w rodzinie, gdzie nie było miłości i akceptacji, to dzisiaj mogą wystartować na nowo, że to ich nie zamyka w więzieniu przeszłości, że są otwarci na przyszłość i że możemy właśnie z nimi wspólnie szukać tej przyszłości, tego sensu, wzmacniać te wartości. I to jest jakby logo profilaktyka, którą możemy zastosować wobec każdej grupy wiekowej, na każdym etapie edukacji. A dzięki temu wierzę, bo badania też to pokazują, bo najsilniejsza korelacja, jaka wyszła w naszych badaniach kondycji psychicznej dzieci i młodzieży, gdzie przebadaliśmy w tamtym roku ponad 4,5 tysiąca młodych ludzi, pokazała, że im wyższe poczucie sensu życia, tym mniejsza depresyjność i mniejsze uzależnienie od internetu. Więc sens życia staje się jednym z najsilniejszych czynników chroniących właśnie przed zaburzeniami zdrowia psychicznego. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Państwu życzymy życia wypełnionego sensem. Moim gościem w programie Debaty Mamy i Taty był dzisiaj dyrektor Krakowskiego Instytutu Logoterapii, psychoterapeuta uzależnień i logoterapeuta dr Roman Solecki. Dziękuję za uwagę. Debaty Mamy i Taty 2023. Kampania edukacyjna na rzecz zapobiegania kryzysom w zakresie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Audycja zrealizowana przez Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.